Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z DSKBiz na moim kanale. Oczywiście wlatuje intro i idziemy z kolejnym odcinkiem bez przedłużania. Intro! Tak, ostatnio się dowiedziałem, że potrzebuję pomarańczowego klucza, więc oczywiście, jeżeli ktoś będzie miał jakiś, wiadomo, talk kosmetyczny czy coś, to raczej chciałbym oczywiście go zakupić. Przydałoby się też ewentualnie albo z kimś podbić relację, żeby pobić strażnika, ewentualnie możliwe, że znajdę wszystkie, wiadomo, potrzebne przedmioty, żeby oczywiście, tu mógłbym sobie ulepszyć kilof, to by było bardzo, bardzo fajne. Możliwe, że znajdę po prostu wszystkie potrzebne przedmioty, żeby gdzieś tam, wiadomo, uśpić strażnika i tak dalej, póki co po prostu sobie idę normalnie tutaj, nie denerwujcie się, czemu wy się tak wszyscy na mnie denerwujecie, nienawidzicie mnie, no. Dobra, po ostatnim odcinku oczywiście mamy czerwony klucz i takie inne rzeczy żeśmy robili, także to jak ktoś nie widział, to zapraszam. O, wow, magazyn i magazyn, super, fajnie, to ja sobie jeszcze magazyn wezmę, albo dwa nawet w sumie będę miał zawsze do handlu, nie, to będzie git. Tutaj pasta do zębów by była, no i jeszcze talk kosmetyczny mi potrzebował. Dobra, lecimy sobie na śniadanie oczywiście, bo strażnicy są bardzo dla mnie źli, no, non-topper po prostu są na mnie źli, także spoczko. Tak bywa po prostu. I będę musiał oczywiście pozyskać klucz pomarańczowy, który ma drugi strażnik, którego nazywałem. A drugiego strażnika, którego nazywałem, to na pewno nie był Vertes, to był chyba Hunter. Trzeci był Albert. Więc wydaje mi się, że to jest oczywiście Hunter. Jeżeli się mylę, no to po prostu to się będziecie ze mnie śmiać. Mundur strażnika potrzebny. Jak pobiję strażnika, teoretycznie mógłbym ci to załatwić, ale nie. Cicho, ja muszę się tu spieszyć, ja mam mało czasu, pani. Norma robocza. Szybko, norma robocza. Czemu to nie zawsze łapie? Jak mnie to denerwuje, że ja klikam, a to nie łapie, bo jest dziwne, bo jest głupie. Hehehe. Idziemy w takim razie szukać sobie normalnie cele. Pyk, 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 pyk. No bez pomarańczowego klucza niestety nie będę w stanie tej nocy nic robić, bo pomarańczowy klucz jest po prostu potrzebny, żeby przejść tam sobie oczywiście dalej. To mi jak najbardziej będzie potrzebne, ponieważ potrzebuję płynnego plastiku. What? Co się... Okej, to było dosyć dziwne. Nie wiem, co to się stało. Dziwnie te przedmioty wyglądały, ale no czasami tak po prostu jest, że błąd wyskoczy i nic z tym nie zrobisz, nie? Dobra, lecimy sobie tutaj. Mam nadzieję, że znajdę oczywiście talk kosmetyczny. Beczka penalnej też zawsze może być, ale talk kosmetyczny to jest oczywiście najważniejsza rzecz, którą chcę znaleźć. Później oczywiście, wiadomo, jakaś taśma też by się przydała, żeby ulepszyć sobie, myślę, właśnie kilof. Tutaj jeszcze pilnik jeden, ale już jeszcze jeden mam. Już aż tyle pilników właśnie będę potrzebował, to na pewno. Kolejny pilnik, patrzcie ile pilników, normalnie bogactwo pilników. Musiałbym sobie właśnie z jakąś jedynką albo dwójką osób po prostu podnieść stosunki, żeby pobić strażnika sobie bezproblemowo, bo nie widzę raczej, kolejny pilnik, nie widzę raczej możliwości znalezienia wszystkich potrzeb. O, talk kosmetyczny, super, to by było bardzo, bardzo fajnie, więc wydaje mi się, że właśnie się skupię bardziej na tym, żeby... O, taśma jest, super. To jest też bardzo mi potrzebne. Dobra, to byśmy mieli, to byśmy... Czyli chyba znalazłem wszystko. Tam jeszcze szczoteczka do zębu, to tam ktoś chciał, ale to jest mało istotne. Też masz talk kosmetyczny, wiesz co? W sumie nie, no mam już jeden. To chyba, że ktoś tu chciał w sumie. Tak, talk kosmetyczny na morzu, to czekaj, to ja sobie zrobimy tak. Dam ci talię kart, albo nie, dam ci czekoladę, dawaj mi to. O, dobra. I teraz tak, Edward, co masz na sprzedaż, co mnie patrzyłem chyba, albo nie, nie wiem, dobra, nieważne. Teraz tak, Zbychu, z tobą na pewno chcę mieć bardzo dobre stosunki, bo ty jesteś ze mną w celi. 65, talia kart, o 68, czekolada, 74, dobra. Teraz tak, Mojo, jakbym znalazł, to bym od razu oczywiście ogarnął wszystko, ale dobra, to na razie nie. Bierzemy sobie oczywiście to, bierzemy sobie to. Czy będę w stanie... Tak, mocny kilo. No i zarąbiście, to jestem ustawiony, że tak powiem. Tutaj talk kosmetyczny, pasta do zębów. Oczywiście robimy sobie kit. Czyli mamy już wszystko pod sztuczny klucz ogarnięty. Jedyne, czego potrzebuję, no to przekupić sobie po prostu więźnia jakiegoś, sam podpakować zresztą też i pobić strażnika, który będzie miał pomarańczowy klucz, więc prawdopodobnie jest to Hunter. Lecimy sobie, myślę, w takim razie właśnie, żeby nie marnować czasu. Właśnie, czas na ćwiczenie i tak mamy, zaraz sobie tutaj jeszcze z kimś pohandlujemy. Edward, a nie, to ty masz ten, dobra, to nieważne. O, a to nie jest Mojo, nie, to jest brat
brat UWMW, kurde. Z kim ja tutaj mam najlepsze stosunki, poza oczywiście ten Łysysz 50, to nie, Julian tutaj był przecież właśnie na bardzo wysokim. To tobie dam magazyn, Julian, 71, dobra, czyli Julian i Zbychu oczywiście, 74, dobra, Mojo, gdzie jest Mojo? Tu jest Mojo. Trzymaj Mojo, Talk, subcio. Edward, nie, nie potrzebuję tego, dobra, pakujemy oczywiście, bo to jest, no, no kurde, dobra, nie, ja wolę ten duży worek. Cześć, gdzie? O. Jak się w rytm wbije, to czasami jest git, ale bez tego jest masakra. Ja jeszcze ćwiczę, bo czas wolny, to wykorzystam sobie cały czas wolny. Muszę podbudować sobie troszeczkę siły. W sumie jakbym miał tych dwuziomków, to tak naprawdę nie muszę mieć sam tyle siły, bo oni sami go stłuką, nie? Ja tylko kurde raz uderzam, oni go biją i elegancko, nie? Ale sam muszę mieć trochę siły, żeby wiadomo, znaczy zdrowie, żeby mi od razu strażnik nie pobił, bo trochę by była lipa. Położymy się do łóżeczka na chwilę, bo ostrzenie grzebieni niestety też jest kurde zmęczeniochłonne, mogę tak powiedzieć. Energochłonne. Siema, co tam? Dobra, ja sobie tylko ostrzę te, rozumiesz? Dobra, gdzie jest mysta Julian? 64, to ty jesteś jeszcze ten, 70, zegarek, 76, będzie 80, będzie 82, dobra, to chodź ze mną. I jeszcze Zbycha, jakbyśmy znaleźli, to by było fajnie, to byśmy mogli się zaczaić właśnie na tego. Klej to nie, dobra, to nie. O, Zbychu tutaj się bije. Na jedzenie. Kurde, to akurat nie ten strażnik. No Julian zostanie pobity. O, czekaj, wezmę ci te rzeczy. Nie! Dobra. Gdzie on jest? Tutaj. Wezmę ci te rzeczy i z tobą od razu będę mógł pohandlować. Zbychu. Dobra, to nic. Zbychu, czekaj, Zbychu. Dostaniesz magazyn. Chodź tu. 77. Czekaj, Zbychu! Ten. Masz już 80? Dobra. Chodź ze mną. I tutaj, gdzie jest ten? Gdzie jest, kurde, kolejny? Gdzie, jak on? Gdzie on? Julian! Gdzie jest Julian? Ej, nie widzę Juliana. Where is Julian? Julian! Halo? Julian? Tu jest Julian. 77, dobra, patrz, masz pilnik, będzie 83, dobra, masz tu to, Zbychu masz jeszcze kabel, tu jest 82, tu jest 83, dobra, Zbychu, dostaniesz jeszcze tutaj, cyk, dobra. O, masz siłę 66, on ma 57, także git. 83 to tutaj, o, też weźmiemy i teraz pan Hunter będzie klepany normalnie. A, stanowisko krawca, no tak, to dobra, najpierw zrobimy normę roboczą, bo szkoda mi roboty. Albo nie, ciul, walić tą robotę. Walić tą robotę, pany, idziemy, kurde, normalnie natłuc tego. Natłuc kunteła. O ile go gdzieś tutaj znajdę, mam nadzieję. Nie, to jest pan Świątek. Kurde, masz mordę, to nie. Szkoda, że są na mnie tak trochę źli mocno, nie? Pan Kiara. Pana Kiri. Kurde, no nie denerwujcie się aż tak na mnie. Madafaka. Zamiast ze strzelą i tyle będzie. Pan Hunteł. Dobra, zbiją go. On jest gdzieś tutaj. Ale tak, ale mnie zastrzelili. Fuck my life, no nie. Czekaj. Gdzie oni byli? Czemu ja zawsze nie mogę tego znaleźć? Shut up. Shut the fuck up, kurde. Gdzie oni byli? On był na dole. Boże, to było obok. Pobił ich? Nie wierzę. Taśmę, daj. Julian, a gdzie jest twój kolega? 57, dobra. Zdążę tą normę roboczą zrobić? Wątpię. Czas spróbuję. Ty, czekaj, to będzie najszybsza norma robocza, jaką zrobię. A nie, jeszcze jedna godzina. To dobra, to easy, to zrobię. Myślałem, że to już teraz ta godzina i koniec. Jakby nie byli tak na mnie źli, to by mnie wtedy nie zestrzelili. Straciłem, kurde, kit, nie?
Ja czułem, że trzeba najpierw zrobić normę roboczą, albo po prostu poczekać, aż będą na mnie mniej źli, bo kurde... Rąbajcie tak są na mnie wkurzeni, że dajcie spokój, nic nie mogę zrobić. Dobra, ale mam jeszcze taśmę. Nie wiem teraz po co mi jeszcze taśma, ale... Ale mam taśmę. Wolne biurko, to jest moja jedyna nadzieja w ogóle, szansa. Wychodź stąd! Dajcie tu, proszę. Prysznice. Nie. Nie będę miał tego krytycznego. Zamknij ry... Kurde no! No się wszyscy czepiają mnie, mędy jedne pierdzielone, no. Denerwujecie mnie. Nie macie prawa w tym więzieniu. Ja jestem kuźwa tutaj królem, panem w ogóle i waszym stwórcą i macie się mnie słuchać w ogóle. Talk kosmetyczny, dawaj. To jest bardzo potrzebne. Idę sobie. Ruchy, Eldziak, ci za... Ruchy, to możesz mówić sobie tak, kuźwa, do swojej matki. Noż ja pierdzielę, no przecież oni się tak na mnie denerwują, bo to jest tyle strażników, kurde, nadupili 50 strażników, weź sobie kurde rać. Siada faka, no i 45%, no i teraz nawet jakbym chciał kogoś pobić, to zaraz będzie problem, nie? Ja pierdzielę. Wieczorny apel, idziemy na wieczorny apel. Dzisiaj niestety już nic nie zrobię, muszę tylko zobaczyć, czy mnie nie będą chcieli przeszukiwać, żeby po prostu nie było nieprzyjemności. W nocy niestety nic nie zrobimy, będę musiał to zrobić następnego dnia. No trudno, no nie udało mi się. Myślałem, że zrobię to tego dnia, to wtedy bym mógł sobie w nocy kombinować, a tak niestety nie uda mi się. Julen i Mojo, dobra. Julen ma 85, więc bit. Z Wychem będę musiał sobie troszeczkę podbić stosunki, ma 69, troszeczkę słabo. Ale Julian jest, że tak powiem, udobruchany. Lecę sobie w takim razie do celi. Nie mam tutaj tak naprawdę robić w sumie, więc wracam sobie po prostu do celi i tyle. Tak, fajnie masz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem w sumie nielegalnych przedmiotów, z czego w sumie tutaj zrobiłbym sobie chyba przecież najmocniejsze kombinerki, dokładnie tak, więc mam mocne kombinerki oraz mocny kilo, więc mogę się bardzo fajnie szybko przebijać przez wszystkie tam ściany, siatki w ogóle, więc spoko. Jak dobrze pójdzie, w sumie to będę w stanie to zrobić za jednym razem, bo tam trzeba się chwilę poprzekopywać, ale jest dużo czasu na to, a potem ta ucieczka jest banalnie w sumie prosta. Więc jak dobrze pójdzie w następnym odcinku, normalnie będę mógł sobie uciekać, tylko potrzebuję pomarańczowego klucza, żeby się tam przebić, jeszcze zrobić sobie jeden tam plakat i w sumie tyle tak naprawdę, bo resztę już będę mógł sobie naprawdę zrobić w jedną noc, z takimi rzeczami to naprawdę w jedną noc i ewentualnie jakimś żarełkiem, jakbym po prostu był zmęczony czy coś. Ja się kładę oczywiście, zapisujemy sobie grę i jedziemy w takim razie z dniem drugim. Zbycha oczywiście będę musiał sobie szybko jakoś udobruchać, przekupić. W sumie myślę, że magazyn bym ci dał. No tak, fajnie, że masz prześcieradło, paczku, że widzisz normalnie. Oj, masz poduszkę, czy jeszcze tam rozumiesz normalnie. Masz magazyn. 75, dobra. Poczekamy na jakiś czas wolny i w ogóle i dopiero będę kombinował. Julian ma na razie 85, więc się nie boję, że mi nagle zniknie. Zbychu oczywiście z tobą muszę sobie podbudować. Julian i Gracjan, tak spoko. 80, to jest fajnie. 80 cały czas, będzie więcej. Cały czas 80, dobra, ale to już jest 80. Drewno ewentualnie bym mógł dać mu chyba. Czy nie, czy to ci nie zrobi różnicy? Chyba nie, no to niestety. Dobra, ale Julian ma 84 i zwykło 80. Także jak dobrze pójdzie, to sobie Huntera sklepiemy. Mam nadzieję, że to jest faktycznie Hunter, bo jeżeli nie, nie sprawdzałem tego, ale tak pamiętam, że to raczej drugi był Hunter. Jeżeli się pomylę, to trochę będę zły, a jeżeli się nie pomylę, to będę zadowolony. Nieważne. Dobra, lecimy sobie na śniadanu. Potem sobie szybko chciał oczywiście ogarnąć normę roboczą, więc lecimy sobie, wiadomo, na śniadanie, żeby oni byli teoretycznie na mnie jakoś tak w miarę mało źli. Niech se spadnie to zmęczenie i w ogóle. I zdenerwowanie strażników. Tak. Taśmę masz jeszcze w sumie. Czy taśma mi jeszcze będzie potrzebna? Już mam mocne kombinerki, mocne kilo. W plakaty tam jeszcze w sumie no mam jeden. Jeszcze jednego raczej nie będę już chyba potrzebował. A może nie będę potrzebował chyba. Bo tam jest jeszcze jedno miejsce, gdzie... Chyba będę potrzebował, wiesz co? Ja bym to wziął. Lecimy. Tylko problem jest z przejściem, kurde, koło tych... fagasów, no. Bo oni tu wszędzie chodzą. Po prostu kuźnie wszędzie. Cicho! No, shut up! Idę do swojej roboty! Co się tak denerwujesz? Nie mogę do swojej roboty iść? Problem jakiś. Idę w stronę roboty, zaraz norma roboczą. Nie, nie możesz, kurwa, bo... Nie! Bo jesteś zły, niegrzeczny i w ogóle.
Dobra, mamy kolejną taśmę, jakby trzeba było oczywiście plakatu i wydaje mi się, że właśnie będę musiał. Także spoko, bo tam jeszcze jeden magazyn sobie zostawiłem w razie czego i właśnie bardzo dobrze sobie zostawiłem. To mi się na pewno przyda. Z taśmą się troszeczkę ciężko robi te przedmioty, ale ciu. Odłożę sobie, znaczy stworzę sobie plakat. Wkurzę strażnika, żeby mnie po prostu pobił na maksa, żeby mi maksymalnie zmęczenie czy tam zdenerwowanie ich zeszło. I dzięki temu będę mógł sobie kombinować dalej właśnie z przekupywaniem moich tych. O, więc czekaj. Pan Kiara, chodź. Patrz, normalnie, pobij mnie, dobra, teraz będzie na zero, no i elegancko, dobra. Tu jest Julian, w ogóle zablokowany gdzieś przy ścianie. Co masz ciekawego? W sumie nie widzę, bo za daleko. Tutaj lecimy sobie szybciusieńko. Teraz tylko, żeby za bardzo mnie nie widzieli przy celach, bo też się będą denerwować i marnowanie czasu dodatkowo, nie? Grzebień oczywiście, myślę, że... No i lekarstwo wiem, że chyba jest całkiem spoko. Dobra. Szukamy. Julian i Zbychu muszą być moi best friendy w ogóle i forever together. Tu jest Julian. A Zbychu. Słuchaj. 78, dobra. Tu już będziesz miał 80, także fajnie. 84, 90. Dobra, chodź ze mną. I teraz tutaj Julian, ty masz 82, masz lekarstwo. Dobra, chodź ze mną. No, chodź ze. On się coś zablokował. Tu się zablokowałeś. Okej. Lol. Tak, super. Nie o to mi chodziło. Myślałem, że mi oddaj. Lol, zbugował mi się mój friend. Ach, te bugi. Dobra, to na Juliana już liczyć nie mogę. Teraz tylko Zbychu mi został. Zbychu, który ma 90, także spoko. Pan Weł, to jest pan Hunter. Trzeba go zaraz tam ogarnąć. Może w jednego z tego da się radę. No, to by fajne było. Ale nie, bo nie mam ze sobą kitu w sumie. Fuck. Czekaj. Pigułki nasenne bym wziął, żeby mu dać. Dobra, to czekaj. Na razie czekaj. Ty masz 89. Ja sobie polecę szybko zaraz po kit. Nie wiem czemu ten Julian się tak zbugował, to jest bez sensu totalnie, bo miał mi pomóc, a ten się zbugował w ścianie, no i to nie jest fajne. To nie jest fajne, no. Bo ja się boję, że my nie damy rady go natłuc teraz we dwójkę. Nie natłuczemy go we dwójkę. Mamy czas wolny, spróbuję ewentualnie znaleźć kubek, czekoladę i zapalniczkę, bo innego sposobu nie widzę. Kolejna taśma. Nie. Taśmy już mam wystarczająco. Książkę ktoś tam chyba pamiętam chciał w ogóle. Za 67. O, masz, tutaj jest. Chodź tu. Trzymaj. Mojo 54. W sumie ty masz bardzo dużo siły. To ja bym sobie z tobą się może zaprzyjaźnił, co? Jest 81. Dobra, chodź ze mną. Zbychu, chodź ze mną. I lecimy na tłuc Huntera. Tylko czekajcie, sobie wezmę normalnie tego. Kit, dobra. Idziemy bić Hunteła. Wełtes, nie. Tylko, że myśmy go znaleźli. Purpos, świątek, nie, kurde. No i widzisz, Julian, myślałem, że na ciebie będzie można liczyć, a tu nie. Gdzie jest Mr. Hunter? Kiara, Boże, gdzie jest alpaka? Gdzie jest Hunter? Czemu zawsze nie ma ich wtedy, kiedy ich potrzeba? Halo! Za daleko był. Kurde, Zbychu. A gdzie jest ten? Mojo, chodź. 70... No seriously, no! 79 nagle, kurde. Nie denerwuj mnie nawet. Ile masz? 87, dobra, u ciebie się nie boję. Mojo, chodź tu, kurde. Tu jest pan Hunter, musimy go potem śledzić po kolacji, bo tam jest w sumie praca i tego, ale na szybko będziemy w stanie go natłuc, nie? Żyletkę bym sobie dał ewentualnie jeszcze temu, Zbychowi. Nie, 86, Mojo ma 87, dobra. Zbychu, masz tutaj żyletkę, dobra. Masz coś jeszcze? To bym sobie kupił. Nie. Musimy potem natłuc, kuwa, Huntera, no.
Mam dwójkę kości. Dobra, Huntel. Gdzie jest Huntel? Dobra, oni idą tutaj we dwójkę. Czekaj, czekaj. Weźcie, kurde, nie idźcie we dwójkę, błagam was. O, o, nie, tu czarny. Gdzie on poszedł? Tutaj. Kurde! No musicie... No, zbijcie go! No, come on! Wow! Czem... Aha, bo się, no tak, bo się wszyscy naraz kuźwa... No ja pierdzielę, drugi raz! No nie natłukę go, no po prostu, no ja pierdzielę, no! Wszystkie kuźwa klątwy świata się na mnie zrzuciły. Oh my god! Dobra, ile mam siły? 35. Jestem strasznie słaby właśnie, nie? Ja się tu pochowam. Pochowamy się tutaj normalnie. Niech mnie wyrzucą z tej roboty. Kurde, szkoda, że to nie Hunter, nie? Oni się denerwują o nic po prostu. Mnie tylko w pracy nie ma, no. Dajcie mi żyć. Jakby tu pan Hunter wszedł, to byśmy mieli w ogóle idealnie. Chociaż nie, bo nie mam kitu. Wiecie co? Nie, idźcie sobie. Teraz was nie potrzebuję. No, idź. Idź. Bo nie mam znowu kitu. Trzeci raz mi, kurde, chyba kit zabrali. O Boże. To jest coś strasznego. Ja już powinienem dawno mieć to wszystko zrobione. To jest easy. To jest easy więzienie. To nie mogę śmiesznego klucza ogarnąć. No to... śmiechu warte po prostu. Naprawdę. I teraz pewnie jak na złość nie znajdę, kurde, nigdzie talku kosmetycznego. Jest, dziękuję. Dobrze, że jest. Mi wyrzucą z tej rąbanej roboty, mam to gdzieś. Robię sobie kuźwa kit. Najpierw się dam pobić, żeby mi znowu kit nie zarąbali. O, Mr. Hunter akurat tu jest, super, fajnie. Dobra. 69, no nie, no bo to zaraz się na mnie zdenerwują i ten, nie, najpierw muszę mnie pobić, najpierw muszę mnie pobić. Najpierw mnie musi pobić, dobra. Jest na zero. I teraz, kurde, szukamy tego. Następnego dnia. Następnego dnia cię natłukę. Ale to tak cię natłukę po prostu, że ci nikt nie pomoże, nie? Zbychu, nie mów, że też się zbugowałeś, bo cię normalnie kopnę. Dobra, na szczęście nie. Jezu, już myślałem, że się zbugował. Ale Julian się zbugował totalnie. On tam stoi cały czas w ogóle, nie? To mnie dziwi, że oni go w ogóle nie gonią i tak dalej, nie? Wywalone mają na niego totalnie. Dobra. Następnego dnia. Następnego dnia. Nie. Masz, Zbychu. Zaakceptuję. Mojo 86. Dobra. Zbychu i Mojo. To są moi best friendy. Następnego dnia natłuczemy Huntera. Będę miał ten cholerny pomarańczowy klucz. I będę mógł kombinować dalej. Bo ja stoję w miejscu przez ten klucz właśnie. Jak miał ewentualnie, wiecie, no... Ciężej jest tutaj pobić strażnika, niż właśnie go uśpić właśnie, nie? Bo jakbym go uśpił, no to wiadomo, szybko, pyk, pyk, akcja, nie ma problemu. A żeby uśpić, znaczy żeby go pobić, no to jest troszeczkę więcej problemu, bo oni chodzą często koło siebie, potem się na mnie co chwilę denerwują, no i jest problem, nie? Także no trochę taka lipa, nie? Dobra, cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam dziękuję serdecznie za jego obejrzenie. Trzymajcie się do następnego razu i mam nadzieję, że uda mi się pomarańczowy klucz zdobyć, bo będzie ciężko. No, pa, pa.